Witam Państwa w środę, 6 czerwca. Nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Podkomisja Smoleńska oświadczyła, że na wraku samolotu Tu-154, który uległ katastrofie nad Smoleńskiem, znaleziono ślady materiałów wybuchowych. Jak czytamy w oświadczeniu, podkomisja stwierdza, że zgodnie z posiadanymi dowodami liczne części samolotu, a także ciało przynajmniej jednej ofiary badane specjalistycznymi urządzeniami, w tym metodą chromatograficzną, wykazały obecność materiałów wybuchowych. Równocześnie podkomisja stwierdza, że nie ma żadnych informacji i dowodów wskazujących na obecność materiałów wybuchowych w glebie miejsca zdarzenia. Rosjanie zatruwają Bałtyk. Budowa rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 powoduje zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego. Od miesiąca w wodach morskich i na plażach w Niemczech znajdowany jest toksyczny smar pochodzący z pogłębiarek pracujących przy budowie gazociągu. Różowo-fioletowe grudki smaru są znajdywane przez mieszkańców na plażach w rejonie Zatoki Greifswaldzkiej oraz przez rybaków na powierzchni i na dnie morza. Substancje, z których składa się smar, są toksyczne dla zwierząt i ludzi. Mogą podrażnić skórę i oczy oraz spowodować zaburzenia hormonalne. W tym rejonie dominują wiatry zachodnie, dlatego w przypadku kolejnych wycieków bardzo możliwe jest, że zanieczyszczenia dotrą do polskich wybrzeży. Portugalia chce sprowadzać gaz ze Stanów Zjednoczonych. Rząd Portugalii chce zainwestować w port w Sines na zachodnim wybrzeżu i regularnie odbierać skroplony gaz ziemny ze Stanów Zjednoczonych. Władze portugalskie chcą, by import z Ameryki stał się dla Europy alternatywą do dostaw z Rosji. W najbliższym czasie prezydent Marcelo Rebelo de Sousa i premier Antonino Costa mają odwiedzić Amerykę, gdzie jednym z tematów rozmów będzie import amerykańskiego gazu. Meksyk wprowadza cła odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. Władze Meksyku umieściły na liście odsłonych produktów stal, jabłka, ziemniaki, niektóre rodzaje serów, bourbon oraz wieprzowe łopatki i udźce. Wysokość taryf wynosi od 20 do 25%. Ponadto Meksyk pozwolił na bezcłowy import do 350 tysięcy ton wieprzowiny z innych niż Stany Zjednoczone krajów. Władze Meksyku chcą poprzez cła uderzyć w stany, które poparły Trumpa i Republikanów, m.in. w stan Iowa, który jest dużym eksporterem wieprzowiny. Amerykanie odkryli chińskiego szpiega w agencji wywiadowczej. Ron Rockwell Hansen, pracownik Agencji Wywiadu Wojskowego, został zatrzymany i oskarżony o sprzedawanie tajemnic komunistycznym Chinom. Hansen pracował w agencji od 2006 roku. Werbował agentów do pracy poza granicami USA. W Pekinie nawiązał współpracę z wywiadem komunistycznych Chin. Przez lata mówił swoim przełożonym, że jest podwójnym agentem działającym dla Ameryki. Jak się okazało, Hansen spotykał się z komunistycznymi agentami bez informowania przełożonych, używał dostarczonego przez Chińczyków telefonu i pozyskiwał informacje, do których nie powinien mieć dostępu. Za przekazywanie informacji komunistom otrzymał 800 tysięcy dolarów. Pieniądze od Chińczyków pomogły mu w spłaceniu długów. Na początku tego roku Hansen próbował uzyskać informacje o stanowisku Stanów Zjednoczonych wobec Korei i o tym, czy Ameryka planuje działania militarne przeciwko Chinom. John Demers, zastępca prokuratora generalnego do spraw bezpieczeństwa narodowego, powiedział, że działania Hansena to zdrada państwa i amerykańskiego narodu, która jest obrazą dla jego byłych kolegów z wywiadu. 2,5 tysiąca euro kary za żart o Arabach. Michel Champigny, mer miasta Saint-Marc-de-Touraine w zachodniej Francji, został skazany przez sąd na grzywnę za opowiedzenie żartu, w którym Arabowie byli porównani do złodziei. Champigny opowiedział żart podczas wiecu poparcia dla polityka François Fillona. Doniesienie na mera złożył ruch przeciwko rasizmowi i zaprzyjaźnił między narodami. Sąd stwierdził, że Champigny dopuścił się publicznej zniewagi ze względu na pochodzenie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę lub religię i nakazał zapłatę 1500 euro grzywny i 1100 euro odszkodowania na rzecz organizacji, która złożyła doniesienie. Argentyński Związek Piłki Nożnej odwołał mecz z reprezentacją Izraela po naciskach Palestyńczyków. Towarzyski mecz Izraela i Argentyny miał się odbyć 9 czerwca w Jerozolimie.
Szef palestyńskiej Federacji Piłkarskiej Jibril Rajoub groził, że jeśli Argentyna będzie dążyła do rozegrania meczu w Jerozolimie, to rozpocznie ogólnoświatową kampanię przeciwko kandydaturze Argentyny na gospodarza Mistrzostw Świata w 2030 roku. Ponadto zachęcał kibiców do palenia koszulek z nazwiskiem Leo Messiego. Argentyna ustąpiła i odwołała mecz. Antysemicki atak w Berlinie. Na berlińskim dworcu Zoo grupa Arabów napadła na młodych Żydów, którzy słuchali z telefonu piosenki w języku hebrajskim. Jeden z Arabów krzyczał: od 70 lat zabijacie dzieci. Berlin jest teraz naszym miastem i nie wolno tu słuchać brudnej żydowskiej muzyki. Jakbym miał nóż, to bym cię zabił. Arabowie pobili nastolatka słuchającego muzyki i próbowali go zepchnąć na tory. Jego kolega został kilka razy uderzony w twarz. Napastnicy uciekli, gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze policji. Żydzi w Polsce są bezpieczni. Wczoraj w Warszawie zakończyła się pierwsza konferencja Rady Rabinów z Rabbinical Center of Europe. Uczestniczyło w niej ponad 30 ortodoksyjnych rabinów z największych miast Europy. Dyrektor generalny Rabbinical Center of Europe i przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Żydów, rabin Menachem Margolin, pozytywnie wypowiadał się o Polsce. Stwierdził, że cieszy się z odrodzenia żydowskiej społeczności w naszym kraju. Podkreślił, że w Europie rośnie fala antysemityzmu, uchwalane jest antyżydowskie prawo i jest coraz więcej Żydów, którzy boją się przyznawać do swojego pochodzenia. Natomiast nie słyszał o żadnych fizycznych atakach na Żydów w Polsce. Dopóki rząd będzie zdeterminowany, żeby zapewnić polskim Żydom spokojny rozwój i bezpieczeństwo, dopóty będą oni bezpieczni, podkreślił rabin Margolin. Z kolei rabin Binyamin Jacobs z Holandii zaznaczył, że bezpieczeństwo to także poczucie, że jest się w jakimś miejscu mile widzianym. Powiedział, że jemu takie poczucie dały dobre relacje z ambasadorem Polski w Holandii. Kiedy przyjeżdżałem do Polski, miałem poczucie, że jadę do kraju, w którym mogę czuć się dobrze, bo są ludzie, którzy chcą, żebym się tu dobrze czuł, mówił rabin z Holandii. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam teraz na program Kowalski i Chojecki odpowiadają. A kolejny serwis jutro po 18:00. Do zobaczenia.